Fundusz Sołecki, który funkcjonuje u nas od kilku lat i regularnie co roku pozyskujemy na różnego rodzaju inwestycje, a oczywiście w porozumieniu z mieszkańcami, bo to cokolwiek robimy z mieszkańcami i dla mieszkańców, dla nas wszystkich. I takim ostatnim funduszem dużym no to było pozyskanie funduszy na plac zabaw, wykorzystaniem funduszu sołeckiego. Tutaj włożyliśmy swoją kasę, bo oczywiście jeszcze do tego, żeby móc pozyskać więcej elementów dla dzieci, po prostu rodzice w czynie społecznym wykonali całe ogrodzenie tego placu po to, żeby właśnie uzyskać więcej tych środków. Moim zdaniem w ogóle warto wykorzystywać wszystkie szanse, jakie po prostu stwarzają nam okoliczności, prawda? I dzięki właśnie naszemu panu Janiszczakowi, który jest sołtysem i radnym, no, korzystamy z takich rzeczy. I tak jak uważam, no, większe cele można osiągnąć małymi krokami, prawda? Nie było tutaj nic, mamy plac zabaw, tam jest zadaszenie koło tej świetlicy, jakieś tam kawałek ogrodzenia. No, cały czas właśnie mówię, no, to są drobne rzeczy, ale wpływają na podniesienie jakiegoś standardu życia tutaj mieszkańców. Każdy jeden fundusz sołecki jest najpierw analizowany z mieszkańcami, z Radą Sołecką. Tutaj akurat jest pełna zgodność mieszkańców i Rady. Wszyscy wspólnie współpracujemy zgodnie. I każde pomysły, które są analizowane i przy okazji są analizowane też i głównie z panem wójtem, bo to jednak każdy, wójtowi też zależy i to dobrze mu jak to mu idzie. Jest to konsultowane. Chodzi o to, że później po skończeniu danej inwestycji, po rozliczeniu, jeszcze następuje zwrot części podniesionych kosztów przez Urząd Marszałkowski. Wraca do Urzędu Gminy, także tutaj no jest to opłacalne dwukrotnie. To jest bardzo dobra inwestycja, dużo dzieci tutaj chodzi. Mój wnuczek cały dzień chce tu przebywać i jeszcze z innej wsi, jak nie było tam gdzieś na wsi innej tej placu, to tu przyjeżdżali z dziećmi na ten plac zabaw. I jesteśmy cała wieś bardzo zadowolona, że coś takiego powstało. Najtrudniejsze to było zorganizowanie tego placu w sumie, bo teren jest jaki jest i po prostu i ogrodzenie i przygotowanie placu pod teren, bo to no, się drzewa, które trzeba było też i wykarczować, bo no, nie mogłoby na terenie. Tak, to też wykonaliśmy w sumie w czynie społecznym. Gdyby były jakieś drzewa posadzone, ławeczki i przyjemniej by było wszystkim. No, jakby się dało jeszcze trochę dróg naprawić, no mówię, no dużo jest takich potrzeb. Nawet, żeby tą wieś jakoś tak, powiedzmy, zagospodarować, tak ogólnie, taki ogólny wizerunek po prostu. Jak wykoszone te rowy, jakieś tak ładnie zrobione, żeby to miało swój wygląd, ta wieś by nabrała innego wyglądu. Tu akurat była zgoda, można powiedzieć, prawie że w 100%. Jak najbardziej byli za, z tego względu, że jest teraz taki ten mamy okres, który z pracą jest trudniej i wyjeżdżają, a jednak jest ten plac zabaw, zostają ojcowie, matki, tu starają się szukać pracy i tutaj Żydzi. Ten plac zabaw też jest takim punktem jakby małym, ale zaczepienia, że jednak tutaj zostają, jest coś, jest szkoła, jest plac zabaw i młodzi zostają, chcą zostawać jeszcze.